Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek Nieopłacalność paneli fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznej. Zapraszam do tego odcinka. Tytuł taki przewrotny, już na samym początku mówię, nieopłacalność, tak sarkastycznie, dlatego że takie komentarze miałem pod różnymi filmami, jak mówiłem o fotowoltaice, o tym, jak ją sam zrobiłem w ciągu 4 dni, po całych dniach, czyli te około 50 godzin trwało mnie zrobienie tej instalacji. Zakupiłem wszystko samodzielnie, potem tylko przy pomocy kolegi powkładałem te panele, dlatego że samodzielnie jest trudno to wszystko poukładać, więc zawsze ktoś dobrze jak podtrzyma, ale pisali mi w komentarzach, że to jest nieopłacalne. W związku z tym dzisiaj chcę Wam pokazać i zdementować takie informacje, że jest nieopłacalność robienia instalacji fotowoltaicznej. Tutaj widzicie taką moją instalację o mocy 12,75 kWp. Moja instalacja już jest prawie 2 lata, dlatego że powstała tutaj 11 grudnia, została podłączona 11 grudnia 2021 roku. Dzisiaj mamy 11 października 2023 roku, czyli 22 miesiące, niespełna 2 lata. I zaraz Wam pokażę, ile ta instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała prądu. Nie skupiajcie się, że tutaj jest ilość 12,75 kWp, dlatego że to nie jest moja jedyna instalacja. W sumie mam 22,5 kWp instalacji, dlatego że powyżej 10 kWp mamy już 30% według starych zasad. Oddajemy tak jakby takiego ryczałtu, haraczu za to, że wprowadzamy do sieci energię elektryczną. Do 10 jest 20%, powyżej 30%, więc dlatego mam aż 22,5, żeby zasilić pompę ciepła i takie potrzeby bieżące, wykorzystujące energię elektryczną na dom, tutaj taki trzypokoleniowy, bo nas jest 6 osób, 3 pokolenia mieszka i taka instalacja była potrzebna właśnie, żeby zasilić nasz dom i żeby nam nie brakowało w lecie na uruchomienie klimatyzacji, by tam schłodzić te pomieszczenia na poddaszu, bo z tego dachu naprawdę się mocno nagrzewało, więc są tam klimatyzatory, no i pompa ciepła, zaraz Wam też ją pokażę. No i zobaczcie, ile teraz ta moja fotowoltaika, akurat tylko ta moc 12,75 kWp wyprodukowała energii w ciągu 22 miesięcy. Sprawdzimy sobie, od kiedy instalacja działa. Ja tutaj takie notatki prowadzę od 11 grudnia 2021 roku. Tutaj widzę 1,3, tak, potem dzień później 24, czyli tyle energii jeszcze w grudniu produkowała moja instalacja fotowoltaiczna. No i tutaj tak przez te wszystkie miesiące notowałem, ile to produkuje. No i teraz licząc od początku jeszcze raz, czyli od 11 grudnia 2021. Dzisiaj mamy 11 października 2023 i Wam już pokazuję. Energia dzisiaj 11 października 48 kWh. Energia całkowita 29,2 MWh. Prawie 30. Chcę tutaj nadmienić, że instalacja fotowoltaiczna, którą tutaj widzicie, o tej mocy 12,75 kWp, mnie już na gotowo po odliczeniu podatków wyniosła około 26 tysięcy złotych w 2021 roku. Dokładnie w listopadzie została zakupiona, te wszystkie elementy, i w grudniu została poskładana i podłączona do sieci. Czyli ta produkcja energii elektrycznej w ciągu 2 lat, myślę, że przeliczając chociażby po około złotówce za 1 kWh, no to praktycznie się zwróciła po 2 latach. Jeśli uważacie inaczej, napiszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem na ewentualne zarzuty czy inne pytania. Teraz po zobaczeniu tego materiału sami możecie ocenić, czy opłacalna jest taka instalacja, czy nie, czy była opłacalna w momencie, kiedy ja montowałem według starych zasad. No dzisiaj możecie sobie to przeliczyć, bo w zależności od roku, od czasu, tą energię, którą macie nadwyżkę, to odprowadzacie i po prostu jest ona przeliczana według cen rynkowych rzekomo energii elektrycznej, ale to Wy sami się możecie tutaj określić, dlatego że ja tego nie sprawdzałem, jaka jest opłacalność na tych nowych zasadach.
tutaj tylko chciałem poruszyć, jak to było, czy ta moja instalacja jest opłacalna. No myślę, że 115% z mocy wyprodukowane w ciągu roku to naprawdę sporo. Przy okazji, choć to nie jest film o tematyce ogrodniczej, ale chciałem Was zachęcić do zapoznania się z moją książką, którą wydałem niedawno. Jest to świeży druk, można powiedzieć od miesiąca. Amatorska uprawa warzyw i owoców. Książka w klasie premium, 250 stron, kredowy papier. Idealna na prezent dla ludzi, którzy interesują się ogrodem, uprawą warzyw i owoców, mają problemy z chorobami czy szkodnikami. Tutaj tak przy okazji trochę autoreklamy, dlatego że w inny sposób nie można się reklamować zbytnio. To jedyny sposób, no to więc wykorzystuję każdą okazję do tego, żeby reklamować swoją książkę. Więc zachęcam, Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców, dostępna na www.amatorskauprawa.pl. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.